Gala XTB KSW 85 za nami, z nami Robert Druchała, pokonany dziś przez Saladina Parnasa i wściekły, wydaje mi się, że aż przesadnie wściekły, że nie powinieneś być tak wściekły na siebie dzisiaj. Wiesz co, analizuję cały czas, co zrobiłem źle, wiesz, po prostu od razu jak schodziłem z oktagonu, to sobie myślę, kurczę, no w czym jestem gorszy od niego, nie? Naprawdę czułem, że umiejętnościami jestem bardzo wysoko, wszedłem pewny siebie, przede wszystkim pewny siebie wszedłem, miałem głowę do tego, nie odpuściłem, a miałem ciężkie momenty w walce, co na pewno było widać. I no co, no muszę wrócić do domu, przespać się z tym, żeby to do mnie doszło, że przegrałem i wrócić silniejszy, nie? Ale naprawdę zrobiłem wszystko, no. To co mówiłem, miałem najlepsze przygotowania, jeździłem, wyjeżdżałem, trenowałem z najlepszymi, no i po prostu nie wiem szczerze, muszę oglądać tą walkę. Wiem, że miałem swoje momenty, ale też, no widzicie, czasami, kurde, no nie wiem co nie wyszło, muszę to oglądać, nie? Ten moment to była pierwsza runda, posadziłeś na deskę Saladina Parnasa, który twierdzi, że wcale nie odczuł tego ciosu. Ciekaw jestem, jak ty nam powiesz, jak wyglądało to z twojej perspektywy. No, wiesz co, no nie wiem, nie interesuje mnie, co on już tam mówi, no trudno, no. Nie odczuł to, nie odczuł, ja trudno trafiłem, może gdzieś tam się pośliznął, może akurat go trafiłem i dostał i usiadł i też, wiesz, no jest mistrzem, więc nie chcę, żeby było, że mistrz gdzieś dostał. Nic, no. Słuchaj, fajnie, że wyszedłem takiego gościa, starałem się, wiesz, zaprezentować z jak najlepszej strony, bo naprawdę dałem z siebie wszystko, nie? To nie było, nie mam jak teraz sobie myślę, tak do zarzucenia, że odpuściłem gdzieś albo no po prostu powiedziałem sobie, dobra, kończę to, nie? Dałem z siebie wszystko, no i widzisz, dostałem na koniec kopa takiego sokera, nawet szczerze nie sądziłem, że tak można kopnąć i wtedy no już kurczę, no ciężko by mi było przewalczyć kolejną rundę, no bo to już mnie przytkało całkowicie i no i tam już dobił, nie? Czy był wcześniej, przed tym kopnięciem taki moment, że ty czułeś, że no niestety ta walka ci zwyczajnie ucieka? Wiesz co, no ja nie przejmuję się tym, nawet jak widzisz, z kijem dostałem tubę i musiałem sobie z tym poradzić, nie? I dopiero w piątej rundzie gdzieś tam się odkułem. Znaczy inaczej, no kontrolowałem tam gdzieś pojedynek, te rundy skradałem, a raz skradał z kijem, a tutaj no po prostu cały czas wierzyłem w swoje zwycięstwo, tak? No, miałem taką publikę, no nie mogłem się poddać i powiedzieć, dobra, idę, już kończę to, nie? Chciałem dać sobie wszystko i dałem. Myślę, że dałem sobie wszystko. Miałem takie najlepsze, szczerze powiedziawszy, miałem najlepsze wejście w życiu. Zapamiętam to do końca życia, jak stałem przy tej publice i wiesz, czułem energię, nie? A co jest najtrudniejsze w konfrontacji z tym skurczybykiem? Bo ja mam takie wrażenie, że to jest to, że on nie zostawia przestrzeni i nie daje nawet sekundy na odpoczynek. Tam jest cały czas akcja. Ta presja jego jest nieprawdopodobna. No ale wiesz, ja się odnajdywałem mniej więcej w tym wszystkim, tak? Jakby wiesz, też miałem ten swój niekonwencjonalny styl, który też myślę zaskoczył go na pewno. Gdzieś te kopnięcia plus backfisty, to jakieś tam niby zejścia, uderzenia. Wiesz, na pewno go gdzieś tam zaskoczyłem i wiesz, i mi się wydawało, że przez to, że go tak zaskakuje, to on tym bardziej się uruchamia i tym bardziej chce mi pokazać, wiesz, był taki nieustępliwy i wiesz, i myślę, że był najlepszą wersją Saladina od lat, no nie, no bo to widzisz, przyjechał do mnie, myślał sobie, że mnie łatwo przejedzie, a tutaj no postawiłem, myślę, wysokie warunki, no nie, i myślę, że tutaj, wiesz, naprawdę postawił wysoko swoją taką formę, wiesz, pewność siebie, chciał rzeczywiście to ugrać i no i, no i widzisz, no trafił, no i się skończyło, nie? Powiedziałeś o kibicach, że nie zapomnisz tego. Ja przed chwilą zobaczyłem scenę, której też no nie zapomnę długo, na pewno na lata ją zapamiętam, bo ci ludzie nie poszli do domu. Oni stali pod halą, oni czekali, aż do nich wyjdziesz, aż z nimi porozmawiasz i niosło się Robert Druchała pod amfiteatrem. Tak, no cenię ich wsparcie, no nie, jakby, no nie pamiętam, nie wymarzyłem sobie, znaczy inaczej, nie mogłem, nigdy nie miałem czegoś takiego, że pomyślałem sobie kiedyś, że kurde, że przyjdzie tyle ludzi, nie, dla mojej osoby i to jest super, nawet nie pomyślałbym nigdy w życiu, że ja kiedyś mogę wypełnić cały amfiteatr, wszyscy w moich koszulkach, potem po walce czekają i śpiewają, no coś świetnego, a to wyjście, które zafundowało mi KSW, no to naprawdę bardzo dziękuję za taką niespodziankę, bo myślałem, że po prostu będę wychodził, a tutaj jak się dowiedziałem, że ja wychodzę tam przy kibicach i będę stał, oni będą skandować moje imię i ja będę czekał, aż uruchomi się moja muzyka i będę mógł wejść, no to no nie zapomnę takich obrazków nigdy do końca życia, nie? No i co, energia mnie niosła strasznie,
Byłem mega naładowany, dodatkowo też dużo, dużo słów wsparcia od moich trenerów, mojego wujka Filipa Waniewskiego, Kamila Piątkiewicza i przede wszystkim też Mateusza Gamrota, który całą rozgrzewkę czekał i motywował mnie. No naprawdę byłem mega, mega zmotywowany, no ale nie poszło tak jak chciałem. Tu z jednej strony, bo patrzyłem na to, byłem przy klatce, z jednej strony czasem krzyczał coś Mateusz Gamrot, z drugiej twój narożnik, ty się odnajdywałeś w tym chaosie, to do ciebie docierało? Tak, ja nawet patrzyłem na Mateusza, mówi kolano, no i wiesz, gdzieś tam trafiłem to kolano, ale potem już gdzieś tam się schował i też mi krzyczał kolano, no ale już czułem, że teraz tym razem nie wejdzie i musiałem coś szukać czegoś innego, tak? No zaskoczył mnie tym, że no, naprawdę był silny w tej płaszczyźnie zapaśniczej i nawet czułem, że czasami lepiej w tej stójce, żeby zostać niż się z nim szarpać, no nie? No ale widzisz to doświadczenie takie, mogłem po prostu walczyć sobie tak jak w pierwszej rundzie, no nie? Trudno. Pytałem ciebie przed galą, czy jakbyś mógł wybierać to Nowy Sącz czy Paryż. Myślę, że to pytanie mogę ponowić i jakbyś miał wybierać rewanż, to gdzie? No słuchajcie, no Nowy Sącz to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego, że mówię, tyle ludzi, tyle kibiców, taka atmosfera, no nie... Słuchajcie, byłoby jeszcze lepiej, jakbym wygrał, tak? No bo jednak myślę, że amfiteatr by się rozniósł. No jak słuchaj, wszyscy stali, wszyscy machali koszulkami, no doping taki, że wiesz, no do końca życia będę pamiętał, dreszcze na plecach, stałem tam, mega skupiony, przede mną wszystkie kamery tutaj, wszyscy nagrywają, cieszą się, klepią mnie po barkach, no słuchaj, to trzeba przeżyć, nie? To trzeba przeżyć i oni tu przyszli dla mnie, tak? To jest niesamowite. No i na pewno wybrałbym Nowy Sącz. Niezmiennie. Wojciech Rysiewski zasugerował władzom Nowego Sącza, że chyba czas na jakąś halę, przynajmniej te 5000, bo tu można robić galę cały rok, bilety się wyprzedają na pniu, także tutaj naprawdę infrastruktura jest niesamowita, jest sierpień, a hala została, mieliśmy sold out, także coś niesamowitego. Jak myślisz, czy mógłbyś być ambasadorem i lobbować za tym, czy masz takie moce, no bo naprawdę Nowy Sącz mógłby tu postawić halę i to nie chodzi tylko o twoją osobę i OKSW, ale po prostu o to, aby Nowy Sącz stał się kolejną stolicą polskiego MMA. Ostatnie pytanie. Super by było, jakby, wiesz co, no... No tak, super było, tak, no fajnie jakby wybudowali. Myślę, że jakby był też stadion, który już jest wybudowany i był zasoby oddany tutaj do miasta, to też fajnie byłoby zrobić galę na tym stadionie, tam chyba 8 tysięcy osób wchodzi, no ale poczekamy, zobaczymy coś tam, co to będzie dalej. Na razie muszę się zmierzyć z tym wszystkim sam, tak, no bo słuchajcie, no wy oglądacie, ja przegrywam i wyjdziecie tam, gdzie nie wiem, dalej gdzieś, a ja muszę z tym zostać teraz sam, przeżyć to wszystko i no i naprawić i zobaczyć, co było źle, analizować i iść przed siebie dalej, tak? Na pewno pojawią się głosy, że no Ruchała za wcześnie czy coś, ale ja naprawdę czułem, że jestem na mega poziomie i siło mi się to zwycięstwo po nocach. Dziękujemy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję wszystkim za wsparcie, że byliście tutaj, że byliście też przed telewizorami. No i mam nadzieję, że wrócę niebawem silniejszy i czeka nas jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo po prostu zwycięstw i fajnej przygody. Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.